Wszystko mi sprzyja od początku. Wędka zjebana, okularów nie ma. Dzień dobry, dzisiaj Nieliszcz, piękna pogoda, za 15, 7, o 7 zaczynamy zawody z Adamem. Muszę przedstawić Ci w filmie, że zleję Ci dupę znowu. Nie, no żartuję. Mgła już fajnie schodzi, pozytywne nastawienie jesteśmy, jest Adam i jeszcze jego jeden kolega, ale on już w zawodach naszych nie chce uczestniczyć. Zobaczymy, co tu dzisiaj będzie. Na razie siatki nie rozkładam, towarzyskie zawody. Spróbuję nagrać parę brań. Zanęta dzisiaj mocno sypka. Co mi tam wyszło? Jakieś pinki. A czemu? Trzeba je rozpraszaczem potraktować. Zrobiłem sobie dwie linie, 33 zaraz ze spadem i 50 metr. Mieszanka wczoraj domoczona, ale sypka. Tak zaczniemy. Zrobię sobie tutaj tak na wstępne nęcenie plus na początek trochę kastera, pineczki i zetnę trochę gnojaka. Gnojaczka jak coś wam. Dobra, nie ma dzisiaj jokersa ochotki, to damy tak. To też mi troszkę domoczy tą mieszankę i będziemy zaczynać. Nęcę sobie takim większym bite-upem, znaczy no tym bajtapem u góry, open windowem. Najpierw ten 33 metr. Pościę sobie tutaj chyba troszkę mniej. Trzy takie, a tam dalej z 5. Jak mówię, 3 koszyczki bliżej, 5 dalej i jedziemy. Dobra, krótsza linia podnęcona. O, zapomniałem zdjąć klipsa. Rzucę gdzieś tam. Zdejmuję klipsa i jedziemy. Wędką 3-6 będę 50 metrów dławiał, a 33 wędką 3-3. No i pięknie, piękna pogoda. Mam nadzieję, że sobie powędkujemy. Na 50 metr open window, na razie 30 gramów wystarczy. Mam ulubioną emeczkę z góry. Szypon 50 cm chyba. Chciałem sobie sprawdzić takie 18 Hayabusa 128 chyba. Wyglądają takie w miarę mocne. No dobra, dwa żółty cisza. Daję sobie jeszcze trzecią szansę i przejdę bliżej zobaczyć. Jakieś szarpane branie mocne. No ale ile już? Godzina 10, we 3 bez brania. Byliśmy do teraz. No i trzeba przerzucić, zaciąć. Pusto. Takie mocno szarpane branko. 50 metr tutaj w ten 33 to nie bardzo wierzę. Ciekawe, czy chociaż obskubało robaka. No, troszkę wyssany. Dzisiaj testuję, jak dla mnie, nowy haczyk Hayabusa. Rozmiarze 18, wydaje się taki mocny. Możliwe, że na rzekę też będzie fajny na krąpie. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Już może troszkę się tam nazbierało towaru i coś zaczną ryby współpracować. Fajne branie, no minutę po zarzucie. Teraz już znowu chyba zacznę nagrywać. Już chyba pół baterii mi w telefonie zleciało, a brania nie było na początku. Ło, ale jazgar! Jak coś, to mamy go w pamięci, nie? Jak będzie zero wszystko, to wtedy ja wygrywam. Takie są jakieś ostrożne te ryby i ospałe, że potniemy troszkę kastera i pinki. Będzie taka fajna, pomoczona mieszanka. Spróbujemy tak. Wcześniej taką suchutką, teraz tak. Zobaczymy, czy coś zadziała. No, cisza totalna. Półtorej godziny po tych kilku braniach jazgarków znowu się uciszyło. Teraz to bardziej mokra mieszanka. Jedna pineczka
Zobaczymy. Ty, no przecież to już pewnie ze 2 godziny tu jesteśmy. Tego się nie spodziewałem. O, płotkę kolega złapał na pierwszym stanowisku. Po 3 miesiące to już metry. Korku 80 coś razy zrobiłem. Co masz? Ja to ja zgarzam na pewno. Raczej ja zgasz, powróciłem na ten swój 50 metr. 3 pinki teraz. No ja pierdzie. Co? Gdzieś spadł po drodze. Co? Pewnie ja, nie no jak spadł, no to ładna płoć. Może płoć. Aś. Przecież tu takie są zarośla, że to jest masakra jakaś. O! Udało się. Udało się. Jest krąpik. Uuu, będziemy ważyć, panie Adamie. Ale mi doliczysz jeszcze 25 gramów za jezgarza. To weź to później susz. Z 50 metra będę takie krąpie ciągnął. No nie. Ty chociaż z krótkiej linii chyba, tak? A mnie głupiego poniosło i daje z dystansu. 2-3 pineczki. Jedziemy po te krąpiki. Co zazwyczaj się to same leszcze łapało. Mały koszyczek z Prestona typu bullet. Ładnie lata. Ten 50 metr. Ale lipa. Krąpik wpadł i ucichło. Przyjechać na nieli, się jeszcze nie złapać. Tak rekreacyjnie, masakra. Zobaczymy teraz na martwe pinki. 3 białe topione. Połowa zawodów między mną i Adamem. On 2 krąpie, ja 1. Na razie tragedia. Godzina 50 do końca, ja dopiero będę miał drugą rybę do siatki. Raczej krąpik. Przez to bańczułę go chcę wyciągnąć. Dawaj do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, krąpiku. Ty, jaki na żarty! Czy poddawać? Ja 2 ryby. Krąpik, jazgarz. Pierwszego jazgarza wypuściłem, bo myślałem, że do ciebie będzie łapania. Adam, 2 krąpiki. Trzeci mu spadł. Godzina 45 do końca, więc zacięta walka. Kurde, już miałem nie nagrywać, nie robić tego filmu. Odłożyłem kamerę. Tutaj z 15 metra, nie wiem czy z 20, to sobie podnęciłem wcześniej 3 koszyczki. Wyciągnąłem krąpia. I teraz z 50 znowu krąpik. Są 3 krąpiki i jazgarza. Jadam też, ma 3 krąpiki jazgarza. Waga zdecyduje na końcu. Wcześniej S-ką koszyczkiem, teraz M-ką. 3-4 pineczki w koszyku. Troszkę fluo. I to moja czysta mieszanka. Krótki przypad 50-centymetrowy. Ciągnąłem krąpia. Nie wiem, czemu kamera się nie włączyła. Miałem już go w ręku i się wypsnął po skarpie i tam ja za nim do wody. I uciekł. Adam to się tak energicznie cieszył. Już bym wychodził na prowadzenie, przynajmniej w sztukach. Zobaczymy, co później waga pokaże. Teraz coś pewnie znowu krąpik podgryzał, ale zaprzestał. Do końca 45 minut zażarta walka między nami. Jest kolejny krąpas. Teraz już może wyjdę na prowadzenie. Jak mi Adam źle nie pożyczy, go znowu nie wypuszczę z ręki. No i przez te krzaczki, żeby go tutaj przepchać. Jest, w siatce. No. O, coś psyknęło. Będę zaczynać zaraz. Nie. Jest kolejny krąb. Jeszcze
z pół godziny nam zostało. Teraz już raczej wyjdę na prowadzenie na stówę, jak go wyholuję. Tutaj mam taką małą wyrwę. O, i one ładnie tędy sobie przechodzą. Ale dziwne jest to, że to tylko krąpiki tu są. O nie. Leszcz. Leszcz. O, ale miał fartę do siatki z opaty. Dobra, jadę jeszcze raz na ten 50 metr. Już nic nie będę kombinował, jak tam są te krąpie i leszczyki. Film uratowany. Jest teraz krąb za krąpiem. Chłopie, mi już... A nie, myślałem, że płocia to krąb. Poszedł? Poszedł. No daję ci, wiesz, troszkę motywacji. Żebyś się spiał jeszcze przez ostatnie pół godzinki. No, aż drugi mi taki spadł. Nic. Adam już teraz dwa krąpie wyciągnął, więc nie wiem, czy jest remis, czy wygrywa. On nie potruje sobie tych, co mi dwa z ręki wypadły. Jeden mini leszczyk, raz krąb. Trzeba walczyć. O, coś teraz chyba podciągnęło. Dawaj, dawaj, krąpio. No, co on tak lekko zasysa. Jest. Chyba łeb w łeb idziemy. 15 minut, to już się będzie sprint. Tylko że ja, kurde, mam 50 metr, to jest 30. Chociaż nie, on tak często nie biorą. Trzeba parę minut poczekać. Teraz nad siatką i odpinam. Ale wiesz co? Mi to się leszczyki wkręciły. Już trzeci z rzędu. Jeden mi ten wypadł. Mam szansę na jakiegoś takiego kilowego. Pod koniec. Próbuję drażnić Adama. Dwie pineczki tylko. Tylko na to reagują. Adam. I co to może będzie? Krąb? Kurczę, teraz krąb za krąb. Znaczy nie, ja to leszcze ławię. Adam, krąpiki. Ale szczyki, on krąpiki. Podchody robi, kurczę. Ale nie można już zacinać jak od razu. Musi ładnie zassać. Dużych wyników nie zrobimy. Ale fajna taka walka pod koniec na te małe rybki. Kurczę, jak pociągnęło. Teraz to może jakiś jazgar? Chwilę jeszcze mu dam czasu.